Metoda Silwy. O tym dzisiaj w Życiu Poczciwym zapraszam. Mam tu dwóch przedstawicieli metody Silwy. Dwie książki, które zostały niedawno wydane w Polsce na ten temat. I wydaje je Mediteusz, ten sam kolega, który będzie wydawał też książkę Yours Truly, Wacława Zimnoddych i Psyjka. Jeszcze nie jest gotowa. Ale trzymajcie kciuki, już wkrótce powinna być. Dzisiaj rozmawiamy o metodzie Silwy, o której pewnie słyszeliście. Większość z nas słyszało o tej metodzie. Sam miałem zhakowane e-booki ściągnięte parę lat temu w wieku młodzieżowym, licealnym i sprawdzałem je, patrzyłem na nie. Próbowałem zastosować metodę Silwy, żeby uzyskać przewagę w życiu. I to, co zostało mi w pamięci, jeśli chodzi o tamten czas, kiedy czytałem te książki pierwszy raz, to, że to nie jest coś, co można szybko zastosować i od razu wyciągnąć z tego korzyści. I dlatego pewnie właśnie wtedy te treści, te książki zostały wyrzucone w mojej perspektywie, w mojej głowie młodzieńczej, gdzieś w świat. No bo za dużo czasu to zajmuje, wiesz. Pamiętam właśnie z dawnych lat, jak parę razy zgodnie z metodą Silwy, powiedzmy, wprowadziłem się w stan alfa, jak to mówi José. Próbowałem zrobić, jak to się mówi, kotwicę, żeby ten stan alfa wprowadzać przez takie połączenie palców. No i potem spróbowałem to parę razy zastosować, nie zadziałało. Skończyłem moją przygodę z Silwą i tak to było. Aż do teraz, bo ponownie wróciłem teraz jako człowiek trochę starszy i poważniejszy, który lektury ma trochę mądrzejsze. Wróciłem do właśnie Silwy, bo dostałem je od Mediteusza. Wydaje je ponownie właśnie Mediteusz w takiej pięknej formie. No te wydania są naprawdę bajeczne. Jak je zobaczycie, w środku są jeszcze obrazki. Naprawdę jest to coś. I wróciłem do tych treści i z zupełnie innej perspektywy zrozumiałem, o co w nich chodzi. Wiesz, bo metoda Silwy, gdy byłem właśnie młodszy, kojarzyła mi się z jakimś ezoterycznym, tajnym prawem, które nie wiadomo jak zmieni moje życie o 180 stopni, że naprawdę będzie wszystko inne tylko dlatego, że nauczę się wchodzić w stan alfa. I wiesz, i ta książka to jest mały szkopuł, mała uwaga do tej książki. Niekoniecznie negatywna, ale coś, na co warto uważać. Ta książka, Samokontrola umysłu metodą Silwy, pierwsza z roku 77 oryginalnie wydana, bardzo mocno sprzedaje tą metodę. Bardzo mocno. Wiesz, ona ci tu wyjaśni, że możesz się nią wyleczyć, że możesz z nią poprawić swoje intymne ćwiczenia dla kochanków, że możesz nauczyć się ESP, czyli pozasensorycznego postrzegania. Możesz praktycznie wszystko zrobić, patrząc tylko na te rozdziały, na nazwy rozdziałów. Nie mówię tego dlatego, że faktycznie nie możesz wpłynąć pozytywnie na te różne rzeczy, bo możesz. Problem w tym, że pochłaniając takie coś na początku, ustawiasz sobie w pewnym sensie oczekiwania. I tak, i młodszy ja, tak sobie ustawiłem te oczekiwania, że to jest coś, co zmieni moje życie całkowicie. Bardzo szybko. We wszystkim będę super, bo będę wchodził w stan alfa. I nie do końca to tak działa. Lub też inaczej, ma to przełożenie, ale nie takie wielkie, jak mogłoby się wydawać, jak na początku mi ta książka to sprzedała, gdy byłem też młodszy i mój mózg był bardziej chłonny. Teraz, po latach, gdy podszedłem do tych książek, to zauważyłem dużą zmianę, co do tego, jak to postrzegam. Przede wszystkim sens. W tych latach 70., kiedy to wyszło, gdy ja to też czytałem, pierwszy raz nie miałem żadnego szerszego pojęcia o tych tematach. Tak naprawdę metoda Silwy nie jest wcale żadnym ezoterycznym nie wiadomo co. W zasadzie w metodzie Silwy chodzi o to, żeby wprowadzić się w stan alfa, czyli w stan relaksu, stan rozluźnienia. W tym stanie alfa możemy lepiej docierać do bardziej kreatywnych części, czy to naszego umysłu, czy też do po prostu bardziej optymalnych rozwiązań naszych problemów, bardziej optymalnego działania. I o tym, jak to można zastosować w normalnym życiu, powiedzmy. I jakie są też konotacje z innymi kwestiami, o których tu mówiłem, gdzie
faktycznie ta metoda samokontroli umysłu poszerzyła moje postrzeganie. Chodzi o to, że na przykład, gdy poczytasz sobie Joe Dispenza, mimo że on będzie mówił o innych nazwach fal, w zasadzie w dużej mierze mówi o podobnych rzeczach. Gdy poczytasz na przykład Davida Hawkinsa, który mówi o metodzie uwalniania, jedną z początkowych rzeczy, które musisz w metodzie uwalniania zrobić, to rozluźnić się i tak jakby doświadczyć tego, co doświadczasz. Naprawdę to poczuć. I w dużej mierze zrelaksowanie się i ponowne ustawienie na tej trajektorii, którą chcesz iść, zbudowanie takiego obrazu w głowie, do którego chcesz dążyć, to jest w zasadzie to, o czym mówi José Silva. I ta metoda Silvy, moim zdaniem, najlepiej jest opisana w tej książce, w nowej książce, która się nazywa Metoda Silvy w sporcie, myśl i bądź mistrzem nowej, w kontekście, że została wydana niedawno u Mediteusza. I ta książka, widzicie, już prawie ją całą poszerzytałem, czy prawie całą, mam zaznaczoną połowę, ale czytałem ją, przeczytałem cały początek, a potem urywki drugiej części, bo w drugiej części jest dużo wskazówek o tym, jak uprawiać sporty. I to jest coś, na co można, gdy się jest już zaawansowanym w tych różnych sportach, które się uprawia, to nie trzeba na to zwracać uwagi. Liczy się ta pierwsza część o metodzie Silvy. I w tej książce jest dość metodycznie ona pokazana, jak można się jej nauczyć. Są oczywiście kursy, na które można pójść, ale z tej książki też możesz się nauczyć metody Silvy. Zajmie ci to 40 dni, zajmie ci to 40 poranków. I to jest też jeden z elementów, dla których nie zrecenzowałem tej książki w tym momencie, kiedy ją już miałem parę miesięcy temu, a to dlatego, że chciałem zastosować te wszystkie metody, chciałem zrobić te wszystkie treningi. Niestety życie wtargnęło w mój plan i ten plan tak się zmienił, że nie do końca zrobiłem to, co planowałem zrobić, jeśli chodzi o testowanie tej metody. Ale to nic, bo i tak się mogę o niej wypowiedzieć, dlatego że zastosowałem trochę inne metody tej relaksacji, wprowadzenia metody Silvy, o których za chwilę opowiem. Także jeśli chodzi o metodę Silvy w sporcie, to jest też świetny dział, świetny moduł w życiu, sport, w którym tą metodę Silvy można stosować. Ile razy przegrywamy przez to, że już w głowie przegraliśmy przed meczem? I ile mamy anegdotycznych lub innych takich historii, gdzie wizualizacja faktycznie pomaga sportowcom? To jest już wręcz, można powiedzieć, że pewne, że wizualizacja faktycznie pomaga ci lepiej mieć lepszy performance w sporcie, lepsze wyniki, lepsze osiągi. I właśnie metoda Silvy w tym kontekście to nie jest ezoteryczna nauka. To jest coś, co zostało potwierdzone, co trenerzy stosują. Dlatego też warto sięgnąć po tą książkę, bo mamy tu bardzo jasno określony 40-dniowy program i mamy tu też wiele super praktycznych wersji stosowania Silvy w różnych sytuacjach sportowych, a skoro to są sytuacje sportowe, czyli wysoki stres i gdzie trzeba mieć pewien wynik, że trzeba jakoś performować dobrze, czyli występować dobrze, tak samo w naszym życiu zawodowym i nie tylko, mamy takie elementy, gdzie jest wysoki stres i potrzeba dobrego performance'u, dobrego występu. I dlatego ta książka najlepiej, moim zdaniem, oddaje właśnie tą esencję metody Silvy, którą na początku możesz zastosować bez szukania w niej rozwiązania, na przykład wyleczenia się z raka i innych kwestiach, o których tutaj José Silva też mówi. I na pewno to nie zaszkodzi, gdy masz raka, wizualizowanie i metoda Silvy, ale lepiej, moim zdaniem, zastosować ją przynajmniej na początku, w sporcie, w sytuacjach stresowych, w pracy, gdzie faktycznie te wyniki zależą od naszego stanu umysłu w dużej mierze, zależą od naszej kreatywności i zależą od naszego luzu i nonszalancji w działaniu. Metoda Silvy świetnie w tym pomaga. Jeśli się nauczysz tej relaksacji dość szybkiej, będziesz miał po prostu lepszy performance, będziesz lepiej działał, będziesz lepiej występował. To, co jest tutaj tym, co mnie uderzyło, właśnie to jak często sportowcy i nie tylko przegrywają w głowie. I przypominam sobie turniej ping-ponga, który przegrałem w mojej pierwszej pracy z Jarkiem, którego pozdrawiam. I przegrałem ten turniej totalnie w mojej głowie, wiesz. Byłem faktycznie, dużo grałem w ping-ponga, byłem pozytywnie nastawiony, miałem takie napięcie co do tego turnieju, że muszę go wygrać, bo wiem, że no, powinienem go wygrać, patrząc na to, ile gram i jakie mam skille, umiejętności. I
po prostu grając z Jarkiem, który po prostu przebijał na drugą stronę sam, można powiedzieć, że przewaliłem swoją przewagę, przewaliłem cały mecz, przegrałem te zawody. I to był w dużej mierze taki element psychiczny. Przegrałem to totalnie w głowie. Przez za duże napięcie, przez za duży nadmierny potencjał, jakby powiedział Vadim Ziland. I w takich sytuacjach świetnie ci pomoże metoda Silvy. W sytuacjach, gdzie masz zrobić coś trudnego, coś, co jest na przykład ponad twoje siły nawet, jeśli chodzi o na przykład występ publiczny czy wystąpienie w pracy, co ostatnio zastosowałem właśnie w takim spotkaniu z top managementem firmy. Przed tym spotkaniem wtargnąłem, wprowadziłem się w stan alfa, zrozluźniłem się, zrelaksowałem się. Wyobraziłem sobie, jak przechodzę to spotkanie, jak kończę go radosny i tak też właśnie było. Po prostu byłem bardziej zrelaksowany, byłem na takim lepszym poziomie do udanego występu. I to jest taki bardzo praktyczny poziom, gdzie nie trzeba wchodzić w ezoterykę, bo ta metoda będzie działać i dużo ci da. Szczególnie jeśli chodzi o właśnie sportowe osiągi, ale też osiągi w pracy. I nie ma też nadmiernego potencjału, gdy zaczniesz to stosować w takich miejscach. Nie ma nadmiernego potencjału, bo gdy zaczniesz to stosować w takich miejscach, nie musisz robić jakichś rzeczy ponadnaturalnych. Tak naprawdę używasz w pełni swój potencjał, używasz potencjał tego stanu alfa, rozluźnienia. Nawet nie wiem, czy faktycznie wejdziesz w ten stan alfa przez tą relaksację. Mam MUSE, mogę to sprawdzić i też planowałem to sprawdzić przed tą recenzją, ale oczywiście czas jest ulotny i tego nie sprawdziłem. Liczy się pragmatyzm, praktyka i czy to działa. I owszem, to działa. I nieważne, czy te fale mi pokażą, że jestem w niskiej fazie beta, czy w falach alfa. Nieważne. Ważne jest to, że działa to na mój wynik, na rezultat. I często skupiamy się na tych właśnie niuansach, na tym, czy weszliśmy w falę alfa, czy weszliśmy w falę teta, czy na pewno jesteśmy w takim stanie fizjologicznym, w jakim powinniśmy być. I to nas też często gubi, bo szukamy nie tyle rezultatu, ile szukamy potwierdzenia jakiejś informacji i tego, czy te informacje są w 100% poprawne. Podczas gdy sprawdzisz sobie parę razy metodę Silvy z takiego pragmatycznego punktu widzenia, w realnych życiowych sytuacjach, wyzwaniach, wtedy zobaczysz, że ona działa, ona pomaga, ona daje lepsze rezultaty niż gdybyś jej nie stosował. I to jest cała esencja tego, dlaczego warto metodę Silvy zacząć stosować. Na początek, jeśli chodzi o głębsze rozumienie, głębsze efekty związane z uzdrowieniem i z innymi kwestiami, o których José Silva mówi, szczególnie w tej książce, nie mogę się wypowiedzieć, choć Mediteusz mówi mi, że zna wiele przypadków takiego uzdrowienia, zna wiele ludzi, którzy faktycznie przez stosowanie tej metody i chodzenie na te kursy, wizualizacje faktycznie uzdrowili się z chorób. I to rozumiem, że może się zdarzyć, ale dla wielu z nas jest to coś, co jest gdzieś tam bardzo daleko lub czego w ogóle na razie nie potrzebujemy. Dlatego jeśli chodzi o metodę Silvy, skupmy się na praktycznej wersji. Skupmy się na tego, jak ją zastosować w realnym świecie i dzięki metodzie Silvy będziesz bardziej skuteczny w realnym świecie. A teraz wróćmy do mojej praktyki, bo mówiłem, że jest tutaj, szczególnie w tej książce o sporcie, mamy tu nawet takie tabelki, gdzie możemy wpisywać, w który dzień zrobiliśmy metodę Silvy, bo oni tu proponują, żeby robić ją co rano, czyli wstajesz z łóżka i, znaczy nawet nie wstajesz, tylko dalej leżysz i wtedy praktykujesz metodę Silvy, wprowadzanie się w stan alfa poprzez schodzenie w dół, liczenie od 100 do 0, potem od 50 do 0, pewne wizualizacje i wychodzenie z tego stanu alfa, żeby się po prostu tego nauczyć. Potem coraz mniej liczysz, coraz mniej, najpierw liczysz od 100, potem od 50, potem od 25 i tak dalej, aż będziesz mógł bardzo szybko się w ten stan alfa wprowadzać, nie tylko gdy leżysz zaraz po wstaniu, po przebudzeniu, ale też na co dzień. I to oczywiście można robić i staram się to robić, gdy dzieciaki mi pozwalają, gdy wstaję trochę wcześniej niż one, ale to, co innego warto zrobić i to, co jest szczególnym benefitem i korzyścią tej książki, to to, że tutaj Mediteusz nagrał
właśnie takie nagrania relaksacyjne. I to jest coś, co naprawdę robi ogromną różnicę. W tej książce są i w tej zresztą też. W tych jeszcze nie sprawdziłem z metody o sporcie. Sprawdziłem te z samokontroli metodą Sylwy i one były naprawdę fajne. Naprawdę super. Wziąłem właśnie takie nagranie relaksacyjne z tej książki i trochę je przerobiłem pod siebie, pod swoje cele, pod swoją wizualizację. Dodałem też tam zasady lub kroki, które się odbywają w technice matta, czyli wysyłanie miłości w świat, i w połączeniu to wszystko dawał mi potężnego kopa, bo mam tutaj pewne raz, że wizualizację, raz, że relaksację, a dwa, że też taką duchową wartość, że mam tą większą, nie tyle jedność z wszechświatem, bo to brzmi trochę bardzo pompatycznie, ale chodzi o to, że świat jest bardziej przyjazny, gdy stosujesz tą metodę meta. Meta czy matta, ona się nazywa? Nie pamiętam. Nieważne. Ważne, że chodzi o wysłanie miłości w świat. I dzięki temu dla takich introwertyków jak ja, takich ludzi, którzy, dla których świat często wydawał się obcy i niebezpieczny, gdy stosujesz tą metodę, świat się wydaje bezpieczniejszy, bardziej przyjazny. Szczególnie, że dodatkowo ćwiczysz i swoje wizualizowanie, i wchodzenie w stan alfa, i jesteś też zrelaksowany, co dobrze na nas wpływa. Często, gdyby nie te parę chwil relaksacji z Sylwą, z tym nagraniem, te 20 minut, tak naprawdę to trwało u mnie, tak długie to nagranie sobie ustawiłem, nie miałbym takiego czasu totalnego relaksu, bo relaks przed komputerem, relaks w trakcie biegania jest ok, ale taki głęboki relaks z zamkniętymi oczami, z też pozytywnymi wibracjami, to jest coś, co warto mieć w swoim życiu. Praktykowanie metody Sylwy przez na przykład słuchanie tych nagrań pomaga. To tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o metodę Sylwy i moje z nią doświadczenia. Polecam szczególnie tą książkę, jeśli jesteście zainteresowani kupnem, na stronie Mediteusza możecie ją zakupić i chyba na Allegro też już powinna być. W każdym razie metoda Sylwy w sporcie jest super. Bardzo mi się podobała. Jedyne co, to nie musisz czytać, jeśli jesteś zaawansowany, nie musisz się skupiać, bo też te kwestie związane z tym, jak trenować, są z dawnych czasów, można powiedzieć. Tak jak ta książka jest z lat 70., tak ta, nie wiem dokładnie, kiedy wyszedł oryginał, ale chodzi o to, że niektóre te treningowe metody, czy niektóre wskazówki są nie do końca wciąż używane, można powiedzieć. Wiesz, ostatecznie, jeśli dopiero zaczynasz trening lub dopiero ćwiczysz od niedawna, cokolwiek nie zaczniesz robić, to będzie działać, ale z czasem weź to, co jest dla ciebie z tego, czyli metody Sylwy, czyli inne techniki, a ćwicz tak, jak ćwiczyłeś, lub trenuj tak, jak trenujesz, tak trener ci mówi, a zobaczysz, że rezultaty będą lepsze, będą większe, będą szybsze. I o to właśnie chodzi. To jest ta coś, co otwiera faktycznie wrota do rozumienia i praktyki metody Sylwy. Potem można faktycznie poszerzać tą praktykę, z czym, gdy nabiorę więcej doświadczeń, również się oczywiście podzielę. A tymczasem dziękuję bardzo za oglądanie Waców Życie Poczciwe. Widzimy się w kolejnym odcinku vloga już wkrótce i recenzji. Trzeba więcej recenzować książek na kanale. Muszę wrócić do cotygodniowych recenzji, jeśli tylko mój harmonogram się trochę uspokoi. Na pewno treści częstsze wrócą. Dziękuję za to, że jesteście ze mną. Pozdrawiam, cześć.